Chyba nikt w kraju nie ma wątpliwości, że Polonia to jest zespół, który ma w swoich szeregach zawodników bardzo doświadczonych i zawodników z bardzo dużymi umiejętnościami. I jest to zespół, który z każdym może powalczyć. Jeśli strzela zawodnik w dwóch meczach 5 bramek, to widać, że ta piłka go szuka i on też jest w dobrej dyspozycji, bo czasami miewał sytuacje, nie potrafił je wykorzystać, a tutaj widać, że jakby odżył, można powiedzieć, prawda? I jest zdecydowanie bardzo groźnym zawodnikiem. Nie, dla mnie osobiście nie ma znaczenia to, że jest to mecz o trzecie miejsce. Dla mnie ważne, najważniejszą rzeczą jest to, jak istotne są to trzy punkty, zarówno dla nas, jak i pewno dla Polonii, ale my gramy u siebie i chcemy te trzy punkty zdobyć, żeby ta czołówka nam nie uciekła. Jakby stan zdrowia nie uległ dużej zmianie, to znaczy dalej Michał Czekaj nie trenuje z nami, Osman Chavez także. Poza tym, tak jak było, i Radek Sobolewski, i QI Alien są poza drużyną. Mamy do dyspozycji 17 zawodników z pola plus 3 bramkarzy. Ta 17, która jest, pokazuje, że kto by nie grał, potrafi grać, prawda? I może grać tylko 11 zawodników od pierwszej minuty. Po to mamy tylu tych zawodników, aby ich w pełni wykorzystać i jakby rola trenera jest w jakim momencie, z kogo będę chciał skorzystać. Jak do tej pory mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić. Generalnie jest tak, że jeśli coś tam dobrze funkcjonuje, czy nawet w danym meczu czwórka obrońców gra i w miarę to wygląda, to jeśli nie ma wymuszonych jakichś tam zmian czy kontuzji, to raczej tych obrońców się zmienia najpóźniej, czy raczej się ich w ogóle nie zmienia. Zgranie jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, ale no, tak jak powiedziałem, no, sytuacja czasami jest taka, że na nią nie mamy wpływu i musimy się z tym po prostu pogodzić. Nie ma co jakby wyolbrzymiać problemu, bo są to zawodnicy, którzy potrafią tam grać i pokazali to. No, wracając do Baszcza, miałem nadzieję, że się wykartkuje na ten mecz. No.